Witajcie, z tej strony Klaudia. W dzisiejszym filmiku pokażę kolejny pomysł na wianek wielkanocny. Inne propozycje znajdziecie na playliście, do której link podaję w opisie. Użyję bazy ze styropianu, którą owijam jasnożółtą wstążką o szerokości 25 mm oraz paskiem wyciętym z większego kawałka juty. Jutę przypinam szpilkami i owijam dookoła. Na końcu również przypinam szpilkami. Zamiast szpilek można użyć kleju na gorąco. Pozostałą część wianka owijam jasnożółtą wstążką. W Pepco kupiłam taki zielony zasuszony mech. Odrywam kawałek i przyklejam go w środku wianka za pomocą kleju na gorąco. Następnie ozdobię styropianowe jajko cekinami. Wybrałam takie w kształcie kwiatków. Przypinam cekinę szpilkami. Gotowe jajko przyklejam do mchu klejem na gorąco. Obok przyklejam małe styropianowe jajeczka. Pomiędzy nimi dodaję małe piórka bażanta.
z tej samej wstążki zawiązuje kokardę. Końcówki zabezpieczam zapalniczką, aby się nie strzępiły, a następnie przyklejam kokardę na górze wianka. Wykonuję podobną kokardę z mniejszej kolorowej wstążki. Z tyłu robię pętelkę do zawieszenia na drzwiach. Wianek wielkanocny jest gotowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmiki. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam też na mojego Facebooka i Instagrama. Pozdrawiam i do zobaczenia.